Zmieniamy miejsce, zabieram swoje zabawki i wędruję. Paweł Poncyliusz, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej razem z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam panią, dzień dobry państwu. Witam bardzo gorąco. No to może zacznijmy od tego, co niekoniecznie w kraju ma miejsce, ale właśnie na Białorusi się wydarzyło wczoraj. Tajna inauguracja w obawie przed narodem. Aleksander Łukaszenka mianował siebie, jeśli mogę użyć takiego sformułowania, na kolejną kadencję prezydenta Białorusi. W efekcie ludzie, którzy cały czas protestowali, ale te protesty w pewnym momencie przybrały bardziej taki pokojowy charakter, że wojsko i milicja tylko się tak naprawdę przyglądały temu, co się dzieje. Wczoraj krwawo tłumione były. Co potencjalnie nadal może się wydarzyć i jak długo Aleksander Łukaszenka będzie trwał przy swoim i jak długo jednak naród będzie się buntował i próbował walczyć o wolną Białoruś i o demokrację? Wczoraj usłyszałem dobre porównanie, że opozycja białoruska jest dzisiaj zorganizowana tak jak Polska przy okazji wizyty Jana Pawła II, pierwszej wizyty Jana Pawła II jeszcze w końcu lat 70. I myślę, że coś jest na rzeczy w takim porównaniu, że dzisiaj mamy entuzjazm obywateli, poczucie takiej goryczy i oszustwa, jakiego dokonał Aleksander Łukaszenka w czasie wyborów ostatnich prezydenckich. Mamy oczywiście uzbrojone po zęby oddziały OMON-u i służb, które wiadomo, że będą cały czas prześladowały tych, którzy wyrażają publicznie swoją negatywną opinię na temat Aleksandra Łukaszenki. Natomiast na pewno nie da się wrócić do tej sytuacji, która była przez ostatnie lata. I to jest dla nas dobre, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, z punktu widzenia interesów Polski, niepodległe kraje takie jak Białoruś i Ukraina, to jest też bezpieczeństwo naszego kraju. Jakby w tym kontekście zawsze musimy patrzeć na to, co dzieje się na Ukrainie. Bo pojawiają się takie opinie w Polsce na zasadzie, a co my się wtrącamy do Białorusi? Białorusini wybrali sobie Łukaszenkę, spróbujmy się z nim porozumieć. No, ale widzimy, że przede wszystkim Aleksander Łukaszenka chce się porozumieć w taki czy inny sposób z Rosją, a przybliżenie granicy z Rosją dla Polski jest niebezpieczne. I to trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Także musimy w każdym wymiarze wspierać społeczeństwo białoruskie, w każdym wymiarze kwestionować mandat polityczny Aleksandra Łukaszenki, no, który wszystko wskazuje na to, że oszukał, że zmanipulował wyniki wyborów. I też wciągać do tego pokoju, w którym będziemy mówili polskim głosem, czy nadawali polski ton wobec Białorusi, wciągać inne kraje Unii Europejskiej, które traktują trochę Białoruś jako taką terrę incognite, gdzieś tam daleko, niewielki kraj i tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego to jeszcze nie jest Rosja. Więc jest przed nami kilka wyzwań. Dobrze, że są te propozycje ze strony rządu dotyczące możliwości wjazdu obywateli białoruskich, którzy nie potrzebują jakichś szczególnych spełnić procedur wizowych. Dobrze, że chcemy wspierać studentów. Kilka dni temu na Defense Day rozmawialiśmy również właśnie o tym, jak Polska powinna działać i jak działa dzisiaj wobec Białorusi. I panowie z Ośrodka Studiów Wschodnich mówili, że wbrew pozorom ta aktywność jest bardzo duża, ale też niektórzy dodawali, że to jest trochę takie pospolite ruszenie. To znaczy każdy z nas tam swoją drobną część dodaje do tego, żeby było dobrze w przyszłości na Białorusi, ale gdzieś jeszcze chyba potrzeba tej koordynacji pomiędzy biznesem, współpracą polityczną, może kiedyś wojskową, może jeśli chodzi o zbrojenia, o jakąś wymianę gospodarczą, o właśnie studentów, którzy przecież w wielu krajach mamy zaprzyjaźnionych byłych studentów, którzy dzisiaj są merami miast, ministrami i to też pozwala Polsce łatwiej prowadzić tam choćby wymianę gospodarczą. Więc tych wyzwań jest bardzo dużo. Moim zdaniem to całe zamieszanie szybko się na Białorusi nie skończy, ale to też dobrze. Dla nas w Polsce powinno być istotne z punktu widzenia takiego dużego obrazka, aby Białoruś nie stała się kolejną prowincją Rosji. I to jest ważne. I paradoksalnie Łukaszenka się przed tym też uchyla cały czas, chociaż jest dociskany przez Władimira Putina poprzez to, że mu albo
podwyższają ceny na gaz albo obniżają w zależności od temperatury relacji między tymi dwoma krajami. No i oczywiście Białoruś jest zbankrutowanym krajem, który no odwleka ten moment, kiedy to formalnie ogłosi. I to też jest powód, dla którego Władimir Putin wymachuje plikiem pieniędzy i mówi, to ja ci pożyczę, ale podpisz tu kolejne porozumienia, które zacieśnią nasze relacje, a tak naprawdę zrobią z Białoruś taką, z Białorusi zrobią taką prowincję rosyjską, w której Rosjanie będą mieli jeszcze więcej do powiedzenia niż dziś. Tylko zastanawiam się, panie pośle, jak długo w takim razie wystarczy sił, zapału i chęci Białorusinom przede wszystkim, którzy tak naprawdę stawiają taki największy opór i pokazują siłę swojego narodu przez to, że się buntują przeciwko temu, co dzieje się właśnie na szczytach władzy i że Aleksander Łukaszenko mimo wszystko na to wskazuje, tak jak pan zauważył, sfałszowanych wyborów prezydenckich, te władze sobie uzurpuje i uważa, że prezydentem wciąż jest. Bo jeżeli faktycznie te protesty będą się nasilać, to po drugiej stronie opór władzy tym bardziej będzie mocniejszy i tym bardziej ludzie będą ponosić tego konsekwencje. I pytanie, jak długo dadzą radę? Historia pokazuje dwie rzeczy. Gdybyśmy się dzisiaj cofnęli do, powiedzmy, roku 79 i poobserwowali dyskusję wśród elit amerykańskich, czy w ogóle natowskich odnośnie tego, co działo się w Polsce wtedy, to dokładnie stawiano sobie to samo pytanie, które pani stawia. Ile siły starczy Polakom opierać się komunistom, kiedy były aresztowania, kiedy były prześladowania, kiedy w latach 80. jeszcze ginęli ludzie, czy to ksiądz Niedzielak, czy ksiądz Jerzy Popiełuszko. To są przykłady, ale też i świeccy, którzy byli w niewyjaśnionych okolicznościach zabijani. Więc tu jeszcze prawdopodobnie przed nami wiele rozczarowań i gorzkich łez opłakujących ofiary tego oporu wobec Aleksandra Łukaszenki. Tak naprawdę impulsem, który mógłby to przyspieszyć, to jest właśnie takie bankructwo gospodarcze Białorusi. Bo wtedy przywódca już nie może za długo pudrować rzeczywistości, bo ludzie czują, że nie mają na godne życie. Widzą, że za Polską, za granicą Białorusi, zachodnią granicą Białorusi, w Polsce żyje się zdecydowanie inaczej, na Litwie żyje się zdecydowanie inaczej, a oni cały czas są mamieni jakimiś propagandowymi spotami w telewizji przez władze, którzy mówią, że to jest ten najlepszy ustrój na świecie, jaki możemy sobie wyobrazić, tylko oni chodzą ubrani tak, jak chodzą, jedzą takie rzeczy, jakie jedzą, jeżdżą samochodami raczej z demobilu i mającymi dziesiątki lat. Więc to jest też kwestia takiego ekonomicznego impulsu, który zazwyczaj przyspiesza upadek różnego rodzaju dyktatu. Tylko oczywiście my musimy cały czas jako Polska patrzeć na to, żeby po upadku dyktatury Aleksandra Łukaszenki nie okazało się, że na czele Białorusi stanie ktoś, kto jest jeszcze mniej krytyczny wobec Rosji i jeszcze bardziej chętny do zacieśnienia współpracy z Białorusią, bo Aleksander Łukaszenka, dużo rzeczy złych można o nim powiedzieć, większość, ale to jest jednak polityk, który od iluś lat toczy taką miękką grę z Rosją i próbuje jednak cały czas trzymać pewną niezależność wobec niej. I to jest też rzecz, którą warto wziąć pod uwagę, nawet jeżeli nie cierpimy Aleksandra Łukaszenki i uważamy go za tyrana. I to jest oczywiście prawda, ale w takim geopolitycznym obrazku musimy też widzieć Rosjan, którzy zacierają ręce, że im większy bałagan na Białorusi, tym oni mają szansę wprowadzić swoich agentów. I powołanie na szefa KGB w Białorusi, Polaka, znaczy Polaka z pochodzenia, białoruskiego Polaka, też wskazuje ingerencję Rosjan. Bo gdyby Łukaszenka powołał Białorusina, no to wiadomo, że jest jakaś taka łączność narodowa, ale wybierają Polaka. Co może oznaczać, że ten Polak jest inspirowany przez Rosję. I to też jest bardzo kwestia niebezpieczna. Także my w Polsce musimy też pracować z opozycją, z jak największą częścią tej opozycji białoruskiej i próbować im pokazywać, że tylko droga niepodległej Białorusi to jest dobra przyszłość dla tego narodu. Żeby to właśnie nie było tak, że za chwilę pojawią się elity, które powiedzą, a po co nam w ogóle zwrot w kierunku Zachodu? Skierujmy się na wschód, uspokójmy sytuację, będziemy mieli tańszy gaz, węgiel,
kredyty od Putina i będzie wszystko dobrze. Wracając do kraju, zostawiając na razie Białoruś, wczoraj rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska po kolejnym spotkaniu Zjednoczonej Prawicy przywódców w zasadzie Prawa i Sprawiedliwości powiedziała: piłka jest cały czas po stronie Solidarnej Polski, wszystko zależy od ich decyzji, PiS jest gotowe na wszelkie scenariusze, zależy nam na współpracy, ale musi to być współpraca konstruktywna. Co według pana i z pana doświadczenia w tej chwili w Zjednoczonej Prawicy się dzieje i czy faktycznie te wszystkie przecieki, nieoficjalne informacje, plotki, które do nas docierają, że Jarosław Kaczyński ma zostać wicepremierem, Jarosław Gowin z kolei ma wrócić do rządu. Co tam się dzieje i co potencjalnie wydarzyć może w ciągu najbliższych dni? Myślałem, że poprosi mnie pani o egzegezę określenia konstruktywna propozycja. A konstruktywna propozycja oznacza po prostu warunki Jarosława Kaczyńskiego, nie oszukujmy się. I to, że dzisiaj mówimy o powrocie Jarosława Kaczyńskiego do rządu jako wicepremiera, też pokazuje, że on trochę ma być takim rozsądzającym skonfliktowane strony, czyli Zbigniewa Ziobrę i Mateusza Morawieckiego. Może też ma... będzie miał tytuł do tego, żeby bliżej się przyjrzeć, co robi prokuratura, bo na pewno środowisko Mateusza Morawieckiego skarży się do Jarosława Kaczyńskiego na to, co robi prokuratura i Zbigniew Ziobro, że to jest nieuczciwe, że to są prowokacje i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to jest taka rzecz. No ja jestem ciekaw, czy to po tym, jak zostanie Jarosław Kaczyński wicepremierem, to rząd ustanowi swoją delegaturę rządu na kraj z siedzibą na Nowogrodzkiej, czy jednak Jarosław Kaczyński będzie do budynku w Alejach Ujazdowskich przyjeżdżał. No ale po co, panie pośle, Jarosław Kaczyński miał wchodzić do rządu, skoro i tak doskonale wiemy, że z tej właśnie wspomnianej Nowogrodzkiej steruje całym rządem i ta oficjalna nominacja co ma wnieść? Może też chodzi o jakieś formalne... przywileje, które ma wicepremier, który będzie to nadzorował, a nie ma tych przywilei jako szeregowy poseł, tak jak go nazywamy czasami w Sejmie. Mają obaj panowie doświadczenie, mówię o Zbigniewie Ziobrze i Jarosławie Kaczyńskim, przy okazji akcji wokół Blidy i tego przekazywania nieprawnego wiedzy na poziomie minister sprawiedliwości, prokurator generalny i właśnie Jarosław Kaczyński, wtedy premier. Więc tam też były pewne kłopoty potem panów przed prokuraturą i było przecież przygotowywanie wniosku o Trybunał Stanu. Więc możliwe, że to też z tego wynika. Ale z drugiej strony rozumiem, że Jarosław Kaczyński, bo ciekawie to brzmi, że on ma być wicepremier do spraw bezpieczeństwa, i no, dwa naturalne resorty mają mu w pewnym sensie podlegać, czyli MSW i MON. I nagle wychodzi na to, że również Ministerstwo Sprawiedliwości, no co już trochę wykracza poza zakres szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Więc wygląda na to, że będzie trochę godził tych panów, trochę patrzył im na ręce. Mówię o Zbigniewie Ziobrze i o Mateuszu Morawieckim. Jarosław Kaczyński dzisiaj nie ma sił na to, żeby zostać takim premierem. Mateusz Morawiecki jest dla niego taką przydatną osobą, szczególnie w tej polityce europejskiej. No ale widać, że ciągle obie strony biegają na Nowogrodzką i próbują rozstrzygać różnego rodzaju rządowe spory, koalicyjne spory. No więc chyba faktycznie lepiej będzie, jak Jarosław Kaczyński będzie miał swój gabinet, czy tam swój sekretariat na terenie kancelarii premiera i będzie prościej załatwiać pewne sprawy i rozstrzygać pewne wątpliwości. Ale ostatecznie mówiąc, powrót do koalicji ze Zbigniewem Ziobro to oznacza, że jednak Zbigniew Ziobro musiał się ukorzyć. Znaczy wiedział, jakie koszty poniesie, dając się wypchnąć z sanek. I nie może sobie na to pozwolić, tym bardziej, że i jeden, i drugi pan są kandydatami na sukcesję po Jarosławie Kaczyńskim. I myślę, że ten konflikt, który trwa od wielu miesięcy czy lat w rządzie, musimy czytać również w kategoriach tego, że obaj ci panowie chcieliby zasiąść w fotelu na pierwszym piętrze na ulicy Nowogrodzkiej, czyli w fotelu prezesa PiS. Wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński zdecyduje o odejściu na emeryturę polityczną.
No właśnie, ale wspomniał pan, że prawdopodobnie Zbigniew Ziobro musiał się ukorzyć, ale faktycznie sądzi pan, że musiał się ukorzyć, żeby ta Zjednoczona Prawica przetrwała? Czy jednak ma jakąś wiedzę, która potencjalnie Jarosławowi Kaczyńskiemu czy Prawu i Sprawiedliwości mogłaby zaszkodzić? Ukorzenie jest dalszym krokiem. Pierwszym krokiem jest oczywiście wyłożenie nagana na stół, jak to mówią bolszewicy. Czyli krótko mówiąc, na pewno i Jarosław Kaczyński, i Zbigniew Ziobro przedstawił kwerendę haków, które ma na drugiego, i przypomniał historię ich relacji z prawie 20 lat. I to była pierwsza kwestia, ale potem myślę, że była kwestia właśnie ukorzenia się, bo ja sobie nie wyobrażałem, żeby Zbigniew Ziobro został usunięty z rządu, bo to są za duże zależności między Jarosławem Kaczyńskim i obozem PiS-u, a Zbigniewem Ziobro. Ale powiedzmy sobie uczciwie, Jarosław Kaczyński by już nie rozmawiał ze Zbigniewem Ziobro, gdyby on właśnie nie miał tego nabitego pistoletu i nie mógł z czegoś strzelić. I to tylko mu dało bilet wstępu do gabinetu Jarosława Kaczyńskiego, żeby dalej rozmawiać. No i rozumiem, że te rozmowy były prawdopodobnie bardzo racjonalne. Każdy wiedział, co traci, każdy wiedział, co zyskuje. A tak jak powtarzam, celem politycznym, myślę, że Zbigniewa Ziobry, jest zostanie prezydentem szeroko rozumianej prawicy. I on musi pilnować tej legendy i on ją buduje również tym antyunijnym nastawieniem i taką narracją, czy też takimi ideologicznymi wstawkami żądania różnych ruchów ze strony rządu w takich kwestiach ideologicznych. To wszystko to jest budowanie pewnej legendy, która mu ma zaprocentować wtedy, kiedy już nawet Jarosława Kaczyńskiego w polityce nie będzie. Więc on dzisiaj nie mógł sobie pozwolić na odcięcie go od środowiska PiS-u, bo on też ten element legendy potrzebuje. On już ma ten element legendy pod tytułem byłem współpracownikiem Lecha Kaczyńskiego, istotnie był wiceministrem w czasach, kiedy Lech Kaczyński był ministrem sprawiedliwości w rządach AWS-u i potem był bliskim jego współpracownikiem w latach 2005-2007. To znaczy czerpał z niego, współpracował z nim jako prezydentem wtedy Rzeczpospolitej. I teraz potrzebuje jeszcze kolejnego elementu, czyli tytułu bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego. Gdyby został usunięty, no to byłaby nie do zmycia plama na tej legendzie, na tej historii Zbigniewa Ziobry i jego relacji z braćmi Kaczyńskimi. To byłby początek jego końca? To by się samo stało. No, każdy, kto pamięta jego samodzielne funkcjonowanie w polityce w kontrze do Prawa i Sprawiedliwości, a więc lata 2011-2014, no to szału tam nie było, tak? Ani nie było dużego poparcia, pomimo wsparcia takich środowisk jak środowisko Radia Maryja, ani nie było jakiegoś szału w kategoriach operacji politycznych. Znaczy, tylko w obozie PiS-u Zbigniew Ziobro ma szansę tak cały czas rosnąć. Natomiast również rosnąć politycznie. Natomiast gdyby został od tego obozu odsunięty, to pozostaje mu Konfederacja, która no zawsze będzie takim ugrupowaniem w granicach 5-10%, ale to jest na pewno nie jest to środowisko, które może wygenerować kandydata na prezydenta. A jeszcze raz powtarzam, to jest celem politycznym Zbigniewa Ziobry i on jako bardzo ambitny polityk od wielu lat konsekwentnie, mozolnie zmierza ku temu celowi. Jakoś mu się to troszkę omsknęło w 2015 roku, kiedy też na kanwie porozumienia między Jarosławem Kaczyńskim a Zbigniewem Ziobro Andrzej Duda został wskazany na kandydata na prezydenta. Myślę, że to był taki też przykry moment dla Zbigniewa Ziobry, bo on już wtedy się chyba widział jako kandydat. No ale za to, że właśnie sam się nie wystawiał, miał możliwość powrotu na łono Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości. To zaowocowało zwycięskimi wyborami w 2015 roku i od tamtego czasu niepodzielnie rządzi Ministerstwem Sprawiedliwości. Paweł Poncyliusz, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia.